Witamy bardzo serdecznie hodowców. Dzisiaj jesteśmy w Gresia Lazara, koło Pszczyny. Mamy tutaj najświeższe jego osiągnięcia z zeszłego sezonu 2017 roku. Chcieliśmy go podsumować. Może ja na początku przedstawię Grzesia, może nam pozwoli po prostu opowiedzieć o systemie, który rotuje, czyli na naszych produktach puritanowskich. No i co? Podsumujemy dokonania teraz, na ten sezon, co już Grzesiu zrobił zimą, co się robi w gołębniku, co on robi w gołębniku. Postaramy się przybliżyć troszeczkę naszych produktów, które u Grzesia się sprawdzają w gołębniku. I ja może teraz oddam Grzesiowi głos, zapytamy się go, może nam się pochwalić, co to za puchary tutaj Grzesiu stoją. Opowiedz po kolei, co to jest jeden, drugi, trzeci, od tych najświeższych. A skończymy na Olimpiadzie i na Mistrzostwie Polskim później. To na wstępie też chciałem przywitać wszystkich hodowców i hodowczynie. No to jest najnowszy puchar. Drugie miejsce na Spartakiadzie Środkowoeuropejskiej na Słowacji. To zdobył mój gołąb. I także... Który to był gołąbek? To był belg, oryginalny belg, który sprowadził do mnie, znaczy do mojej hodowli, ksiądz Jerzy Kostosz. A księdza Jerzego Kostosza masz prawie 80% gołębi. No tak jest, akurat tak się złożyło, że pierwsze miejsce na tej Spartakiadzie i w Polsce zdobył gołąb od księdza Kostosza, nie? No proszę. No, także to jest wszystko. No, a te dwa puchary to są puchary olimpijskie. Ten jest z 2013 roku. To go zdobył, był najlepszym gołębiem na świecie, gołąb PL145, 9 rok, 44,03. To był złoty medal w kategorii D, a tam jest drugi puchar. To jest z Budapesztu. To też był złoty medal, ale w kategorii B. I to zdobył gołąb PL145, też 09 rok, 44,29 miał taki numer. I to był brat gołębia 44,03. Czyli też po prostu od księdza Jerzego? Nie. To są gołębie, były u mnie uciągnięte. Aha. To jest tam z Linzynów i z Jansynów. Mhm. No i jeszcze była samica, ale to było w 2015 roku. Który to będzie pucharek? No to akurat tego pucharu nie ma, bo to było lotowane na drugą serię od mamy. I ona też była na Spartakiadzie, bo właściwie to był najlepszy gołąb na świecie, bo ona miała koeficjent 0,61. O, proszę. No. Sukces, gratulacje jeszcze raz. To w 2015 roku. O tym wie po prostu, o Twoich osiągnięciach. I także to były takie... A proszę mi powiedzieć, Grzesiu, czyli tak, tamten sezon mamy już zakończony, tak? W tym sezonie już po prostu myślisz o nowym systemie, czy lotujesz na tym samym, co lotujesz od kilku lat, czyli na produktach puritanowskich moich, czy coś będziesz zmieniał? Nie, no na pewno polecam, bo u mnie te produkty się sprawdziły, także... Masz swoje ulubione, tak? I chyba, no ja tam dużo stosuję tych produktów. No tak, tam, te ziołowe. I, no te ziołowe, ja tam na przykład stosuję, bo u nas są tacy hodowcy, co oni tam myślą, że jak to dają 2-3 razy, i że to już będzie wszystko w porządku, nie? Ja to stosuję cały rok i zimą, i podczas rozrodu, podczas pierzenia, nie? Po prostu cały rok te produkty systematycznie tam stosuję. Nie ma tam jakiegoś specjalnego w zimie, nie? Ale tak systematycznie te produkty podaję, nie? Ale z tego, co zauważył, już coraz to więcej hodowców się przestawił na te produkty. Tak, tak. No ja pamiętam, jak kilka lat temu założyłem firmę, to znałem wszystkich hodowców, którzy używali moich produktów. Dzwonił telefon i wiedziałem, kto dzwoni po prostu i mogłem porozmawiać. A w tej chwili rzeczywiście jest rzesze klientów, cały czas jest progres, jeżeli chodzi o sprzedaż produktów, więc widzimy, i co jest najważniejsze, najlepszą reklamą, dźwignią handlu jest reklama pantoflowa, czyli jeden hodowcy mówi drugiemu hodowcy, tak jak to było w Twoim przypadku. Ciebie akurat w sumie, można powiedzieć, przez przypadek po prostu tak jakoś poznałeś Karola Kamila, nie wiem, jak to się stało. Sam się pamiętasz. Ale w każdym bądź razie program ten, który używasz do dzisiaj, to wyłożony przez... Tak, to jest program Kamila i tam są różne modyfikacje, co roku się tam zdzwaniamy, nie? I to on jakieś tam zmiany nanosi, to się tam bardziej też... Tak, tak, bo z tego, co się orientuję, to dużo hodowców ma ten podstawowy program Kamila Kubickiego, natomiast po prostu sami wdrażają sobie do własnego gołębnika
do swoich gołębi z jakimiś tam przesunięciami, jakiś produkt wyrzucają, inny nowy dokładają po prostu, który im się bardziej sprawdzi. No, no w tym roku mamy ten KTP, ten, tą karnitynę, taurynę, power plus minerały plus witaminę B12, która w zeszłym roku była już w sprzedaży. Jest to dobry produkt, bo między innymi odpowiada za transportowanie azotów do tkanek żywych, co daje po prostu też między innymi organizmowi gołębia to, że pobudza go do produkowania, do przenoszenia kreatyny naturalnej, tej którą gołąb powinien mieć naturalnie suplementowaną, a nie monohydratu kreatyny. W naszych produktach nie ma żadnych monohydratu kreatyny, dlatego że raz, że nie można go zdobyć jako paszowego, a dwa, po prostu kreatyna, monohydrat kreatyny no nie jest korzystny dla rozbudowania masy mięśniowej gołębi za pomocą wody, bo później po prostu są tylko z tego problemy, no i oczywiście zakwasy, większe zakwasy. A dwa, KTP jeszcze ma to do siebie, że zapobiega katabolizmowi, czyli rozpadu tkanek podczas wysiłku, następnie wspomaga masę mięśniową, poprawia pracę trzustki, czyli produkuje insulinę. No także to jest taki naprawdę bardzo mocny preparat, który się na pewno sprawdzi też Grzesiowi, bo w zeszłym roku też go miałeś chyba, czy nie miałeś? Tylko dostałeś od nas jakąś próbkę, tak? No nie było jeszcze w tego roku, gdzie trzeba to... No i oprócz tego powiedz o produktach, które używasz. Na pewno ktoś się spodziewa, bo wiem, że na pewno u Sabinki Mądrzejewskiej w Kętach kupujesz. No tam się zaopatrzymy. Czasami mi tam zdradza, co kupujesz. Nie, no ja tam wszystkie te podstawowe produkty kupuję tam. Dużo na przykład młodym to podaję po krzywieni. Mm-hmm. Tricho Extra, Ketazol. No wszystkie te produkty praktycznie są odpornościowe, no, na pierzyni, to tym kwiat ciarczany, po tym co tam jeszcze, no olejki też kupuję, no dużo tych produktów. No jest dużo, bo to trzeba zamówić. No i to tam około jest 20 chyba, czy 25 na programie. I stosuję te produkty, także jest zadowolony z tego, produkty się u mnie sprawdziły, bo w pierwszym roku podawania tych produktów zaraz się mi udało na młode wylecieć mistrza Polski. No tak. Jedną serią, a drugą serią, co leciłem na mamę, to była drugi wicemistrzem Polski. Czyli można powiedzieć, że mistrzostwo miałeś w kieszeni i wicemistrzostwo. No i przede wszystkim gołębie są zdrowe. Gołębie są zdrowe, bo kilkakrotnie były badane. Nie ma tam żadnych robaków, ani wszystko jest w porządku. No i... A jak na przykład używasz katazalu, to widzisz różnicę, jak gołąb się zachowuje? Czy... No jest różnica, nie? I on nawet teraz już przed parowaniem to zaczynam dawać. I w sezonie zimowym to też raz w tygodniu dową ketozal, nie? Czyli tak jak Karol też, tak, Karol, no, jak z nim rozmawiałem tydzień temu, to też stwierdził, że po prostu przez cały rok podaje ketozal, nie? Tam innowacji w sezonie zimowym to innowacji 2 dni, jeden dzień probios, Trio Extra jeden dzień też podaje, nie? Ketozal. No i tak... Cały czas, po tym jak są młode, to się witaminy więcej podaje, drożdże, no i też ketazol, to wszystko, no wszystkich tych produktów używam, no i cóż tu dodać. Codziennie trenujesz gołąbki swoje? No, w sezonie tak, ale teraz... Zimą nie wypuszczam. Zimą są zawarte, jak się loty zakończyły, tak do dzisiaj są cały czas zawarte. No, nie wypuszczam. Tak, bo są tacy hodowcy, którzy gdzieś tam nawet zimą robią loty wokół gołębnika. No, my kiedyś też tak loty robili na barburka, nie? Ale teraz już odeszli od tego i... Dużo gołębi ginęło, tak? No, teraz powiem tak szczerze, nieskromnie, że tam... No, po prostu są za dobre te gołębie, żeby w zimie i żeby to jaszcząb... Tu grasują fez jaszczębie, także ciężko jest puszczać, nie? Odnośnie twojego matecznika, tutaj materiału, który masz w gołębniku, powiedziałeś, że w większości są gołębie od księdza Jerzego Kostosza. Natomiast jeszcze zmieniłeś tutaj w któryś z tych pucharów. Mówiłeś jeszcze, że masz inne gołąbki. Może coś o nich powiesz więcej? Co tam masz za gołębie? Pochwal się, bo może hodowcy nawet nie wiedzą. Może myślą, no, tam hodowcy będą wiedzieć. No te dwa olimpijczyki, co się wywodzą, to się wywodzą od gołębi, od Hansa Linzena z Niemiec. Ojca tych olimpijczyków, że kupił na wystawie w Sosnowcu, a matka pochodziła, bo już matki nie ma ani ojca, ale pochodziła z Opola, z Banderozy, z Jansenów. No i akurat tak się udało te dwa olimpijczyki uciągnąć. Jest jeszcze siostra, co jest na wolierze, w ogóle nie była lotowana, a druga siostra jest lotowana i ona tak co roku, nie robi takich czołowych konkursów, ale robi takie pewne konkursy, tak co roku te 12 konkursów zrobi. No, a na wolierze mam takiego półbrata od tych olimpijczyków,
co był sparowany ojciec tych olimpijczyków z córką olimpijki od księdza Kostosza. I on wydał, jest tam syn po nich i ten syn właśnie wydał ta najszybsza samica na świecie, ta, co miała koeficjent 0,61. Nie? No i jest tam jeszcze dużo gołębi od księdza, co sprowadzą, mam tamtego roku na przykład sprowadzonego gołębia Sprangę z takiego 520, co był parowany syn razy córka, nie? To jest do rozpłodu, nie? Dostałem od księdza Kostosza w prezencie. Opowiadałeś to na Sosnowcu mi, no. Tam, jak poznałeś księdza Kostosza i dostałeś gołąbka w prezencie. I potem właśnie, że też dostał od księdza Kostosza gołębia, to jest wnuk do gołębia od Putmana, który był 50 razy pierwszy, nie? Proszę. No. No, no i to też mam takiego gołębia, nie? No muszę też powiedzieć, że mam tam jeszcze gołąbka od Bogusia Barczyka z Orzesza. Od niego mi się te super te gołębie sprawdzały, nie? Jest to gołąb już, teraz wyjdzie 11-letni. Proszę. I cały czas. I cały czas leci. W zeszłego roku miał chyba... Słuchajcie, i to mamy przykład, na tym tu się mówi po prostu, no. Tak? Mnóstwo hodowców czasami ma problem z tym, żeby dokończyć loty z piórami, tak? A tu mamy przykład po prostu, że gołąb, który ma 11 lat, 12, tak prawie, no, że jest w pełnej formie i to zobaczcie, jak on jest odżywiany, jak on żyje, jak on jest zastosowywany, jakie przychodzi po prostu okresy pierzenia zdrowe po prostu. Także wydaje mi się, że trzeba uciąć wszelkiego typu spekulacje po prostu odnośnie jakiejś chemii stosowania cudownej po prostu, która pomaga gołębiom na prawo i lewo, bo sami doskonale wiecie, ci, którzy stosują chemię i ci, którzy nie stosują, że droga po chemii jest bardzo krótka, po prostu dwa sezony i nie ma gołębia. Ja tutaj proszę, 12 lat i gołąb w formie. No, i młode też po nim lecą. No i ksiądz też mi, jakże zdobył to mistrzostwo Polski, przywiózł 10 oryginalnych młodych w prezencie od Putmana, nie żeby otrzymał. Nie? No i super te młode się sprawowały na młode. No zaroczne nie były lotowane, bo to były późne gołębie. Takie późniejsze się nie spierzyły, ale już z zeszłego roku się bardzo dobrze młode pokazywały po nich. Już było tam kilka czołowych takich pierwszych konkursów, także Jerzy był za bardzo zadowolony z tych gołębi, nie? No i co roku mi tam przywozi od Morisa Matiusa 4-5 sztuk, no i akurat zeszłego roku był ten drugi gołąb w Polsce, to był od Matiusa ten gołąb. No, proszę. Wcześniej tak poza kamerą rozmawialiśmy o konkurencji, która tutaj jest dookoła. Tak naprawdę po prostu konkurencja jest wszędzie, a tutaj u Was to już jest podobno tak specyficzne, że macie tyle dobrych hodowców, że ciężko jest cokolwiek ugrać po prostu myśląc, że ktoś jest, ma inne gołębie, lepsze, słabsze i tak dalej, nie? Natomiast tutaj może powiesz o tej konkurencji swojej. No konkurencja jest dużo. Na stare to tam jest przynajmniej w oddziele 20 hodowców, co każdego roku może mistrza zdobyć, nie? No, a na młode to jest taki jeden mój konkurent, znaczy konkurent, no lecz tak do mnie to nie ma konkurent, no bo oni też dobrze leci, jest Radek Rożniata i też super leci na młode, no i to my tak rywalizujemy, nie? Praktycznie. Dzwonicie do siebie od razu, który na pierwszy no, gołem. To tak nie dzwoniamy do siebie, no ale tak jest rywalizacja. Ale zdrowa jest konkurencja. Jest. Nie, tak jest. Nie podkładacie sobie nawzajem świni. No my na przykład z nimi nie, bo my w osobnych sekcjach wchodzimy gołębie, nie, ale... No, a tutaj też wykręciłeś dobry wynik na ten, na młode, tak? Tylko coś, miałeś taką przypadłość, że ci odrzucili, są różne spekulacje na tych forach, że ten to może powiesz prosto w oczy po prostu. Jak nie, no spekulacje są może różne, ale w okręgu i w regionie mi wyniki uznali, nie? Bo na młode byłem mistrza, zrobiłem mistrza okręgu i mistrza regionu, nie? No a do mistrzostw Polski tą główną komisję lotową odrzuciła wynik, bo po prostu wkładał jak gołębie lotowo jak na dwie serie i wkładał jak naprzód jedna seria, piętnastka i potem drugą piętnastka, nie? No i potem, że wkładał reszta tych gołębi, nie? No i oni stwierdzili, że to tak, no według regulaminu nie można, nie? No, ale ja to z tego względu tak wkładał, bo chciałem być pewny, że mu jedna piętnastka dobrze włożono i drugą i po tym, że wkładał ta reszta, co się do mistrzostw Polski nie liczyły, nie, nie liczy te gołębie. No i mi to właśnie odrzucili wyniki do mistrzostw Polski, byłby trzecim przodownikiem w Polsce, nie? Proszę. No. I cały czas byś był co roku w czołówce? No, zeszłego roku byłem 9. przodownik w Polsce, no, w 2015 tam mistrzem i drugim wicemistrzem, nie?
Rok wcześniej jeszcze był 20 przodownik w Polsce. Nie? Także no wynik jest dobry, no ale trudno. Człowiek się uczy na błędach. Na już wiesz, jakich błędów nie popełnisz. No, na pewno w tym roku już takiego błędu nie będzie. No i... I życzymy Ci sukcesu, żeby Ci się udało, bo Twój sukces jest naszym sukcesem. Tak jak to po prostu się mówi, mam nadzieję, że będziesz trwał cały czas w naszych produktach. Dbam o tą jakość, żeby produktów, żeby była bardzo dobra. Wręcz czasami wychodzę z założenia, że za dużo po prostu rzeczy wymyślam w tych produktach. Już to wszystko jest ważne, ale tak jak kiedyś na jakimś spotkaniu dla hodowców nadmieniłem, ja nie obserwuję, nie czytam, nie przeglądam strony konkurencji, mam swoją drogę, którą sobie wybrałem, którą podążam i tak naprawdę tylko jedynymi osobami, które słucham, jeżeli chodzi o produkty, żeby poprawić, to są hodowcy, bo to najlepsza jest recenzja produktów i mam nadzieję, że w tym roku również będzie czytało na moich produktach. Powiedz mi, bo tak naprawdę widzimy efekty w gołębiach młodych, tak? Natomiast po prostu wiadomo, że dotujesz też w sezonie gołębi dorosłych, więc może powiedz nam, jak to jest w gołębiach dorosłych, po prostu czemu jest aż taka różnica, jeżeli chodzi o loty, czy to są inny system, inny, nie wiem, gołębiami innymi lotujesz, no, innych linii? Nie lotuję innymi gołębiami, po prostu miałem za dużo tych gołębi i teraz ograniczą hodowlę i na stare, na młode to właściwie za namową księdza Kostosza leci jak na dwie serie, a na stare też, bo tych gołębi po prostu było za dużo. Mm-hmm. I dzieliłem te gołębie na połowę i jedna część leciała na serię na mamę, a jedna na mnie. No i to był według mnie nie wypał, bo te gołębie się dzieliły. Część tych dobrych gołębi robiła u mnie konkursy, a część dobrych gołębi robiła u mamy konkursy. Nie? No i w tej chwili tego roku postanowiłem, że też polecę jeszcze na dwie serie, ale już jedną swoją serię robię mocniejszą. Nie? Najlepsze gołębie, a do mamy do serii pójdą roczne i tam samice, takie co nie... No roczne samice, przeważnie roczne gołębie. Nie? No i trzeba się postarać, no bo to... No tak, nie może być takiej różnicy. No, na przykład zeszłego roku od mamy gołąb był chyba szóstym lotnikiem w oddziele. Mm-hmm. Zrobił 12 konkursów i był najlepszym lotnikiem w kategorii A. O. No, a ja taki gołębi nie miał w swojej drużynie. Nie? No tak, ale u mamy były. U mamy był. U mama jeszcze tam miała potem dwa gołębie po 9 konkursów, a ja w sumie miał jednego gołębia z 9 konkursami. Nie? Mm-hmm. No i tak się to rozbiło. No i z tego to tak, taki jest efekt tego, że jest przepaść między... Na młode to jest rewelacja, bo na młode, czy z mojej serii, czy od mamy, to gołębie siadają. I bo tam były loty takie z zeszłego roku, że na chyba 24 gołębie włożone z jednej serii to było 21 konkursów, nie? No a... Tak, powiedz mi, wracając jeszcze do tutaj Twoich kolegów, którzy razem z Tobą lotują, to powiedz mi w oddziele, ilu macie hodowców, ile gołębi wkładacie podczas koszowania? No w oddziele tak lotuje, na młode lotowało około 130 hodowców. Nie? Mhm. To wiadomo, że się tak zmienia, bo z początku jest więcej, ale te pierwsze loty to idzie po 5000, ponad 5000 gołębi. Nie? No, choć z zeszłego roku chyba już nawet od trzeciego lotu było po 4000, nie? Bo dużo poginęło. Poginęło dużo gołębi, nie? I też choroba i to tak, nie? Ale inne lata to ponad 5000 to jest zawsze gołębi na lot, nie? No to rzeczywiście jest tego bardzo dużo. Tak. I teraz wszyscy trenują gołębie młode, nie? Mhm. Wywożą, każdy trenuje, także konkurencja rośnie i trzeba się... Coraz gorzej. Coraz ciężej konkursy takie czołowe robić, no ale z zeszłego roku też tam było kilka takich konkursów czołowych, także to akurat tam... Derczą ci po piętach. No, ja na przykład w oddziele, że nie wygrał, bo myśmy w oddziele lecieli seria 15x8 i z 25%, nie? Mhm. Ja miał pierwszy lot taki fatalny, co z 25 gołębi, że zrobił 4 konkursy, jeden seryjny, nie? I z tej serii, i z tej było słabo, nie? Ale od drugiego lotu konkurencja zrobiła po 8 seryjnych, to już mieli około 80 punktów przewagi, nie? Mhm. No, a na koniec lotów brakło mi do pierwszego miejsca 10 punktów. Proszę, jak mało. Praktycznie z każdego lotu
chyba Radek Różniata wygrał jako drużyna, ale tak z każdego rotu to albo była moja drużyna na pierwszym miejscu, co w oddziele była najlepsza seria bite, nie? No i także, no nie, no trzeba się starać i brać się do pracy. I trenować i... Grzesiu, powiedz mi jeszcze taką rzecz, ile tak w ciągu sezonu macie lotów, jakie to są loty, z jakiego kierunku, ile macie na młode i na gołębie dorosłe? No na gołębie dorosłe to tak jest 14 lotów. To teraz lecimy, kiedyś myśmy lecieli wszystko kierunek zachodni, a teraz od zeszłego roku lecimy tak północny zachodni. No i tak samo na młode też jest kierunek północno-zachodni, ale jest 5 lotów, choć na przyszły rok chcą, znaczy w tym roku chcą zrobić 6 lotów, nie? Szósty? No, jeszcze szósty lot chcą zrobić i także... No, nie wiem, czy ten szósty lot jest potrzebny, no ale jak zrobią, to będzie trzeba lecieć, no bo co? Cześć, powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo lotujesz systemem jakim? Wdowieństwa, totalnego wdowieństwa? Jeżeli chodzi o gołębie dorosłe. Gołębie dorosłe to tak powiem szczerze, lotuję. Samce lotowane są wszystkie i część samic. Tam na przykład połowa samic jest lotowana. I to tak jest. No część jest z totalu, a część jest normalnie z normalnego wdowieństwa, nie? No i także. A trenujesz codziennie gołąbki? No, gołębie są trenowane codziennie tam po godzinie. Zależy. Na przykład nie wymuszą obloty i oprócz tego jeszcze je wywozisz. Starych gołębi nie wywożę. Starych nie wywozisz, tylko robisz obloty. Obloty koło gołębnika i na przykład nie wymuszą oblotów. Nie? Mm-hmm. Po prostu ja mam tak, otwieram klapy, gołębie wylatują, klapy są zamykane, godzina są zamknięte, co gołębie nie wyjdą do gołębnika. Nie? I one se spokojnie mogą, robić ile gonią, to gonią, po godzinie otwieram, zwołują gołębie. Nie? Relaksują się. I po prostu... A bo to w sumie tak, z młodymi jest w sumie teraz moda na zaciemnianie gołębi, nie? W sumie gdzie tam z kimś nie rozmawiam, z tych naszych tutaj hodowców czołowych, czy to będzie Kamil, czy to Karol, czy Andrzej Lizak, czy jeszcze parę innych osób, no to jednak po prostu zaciemniają gołąbki, a u Ciebie jak to wygląda? No ja zaciemniam gołębi od 2015 roku. O, proszę. Od 2015 roku i to wtedy pierwszy raz, że zaczął zaciemiać, to... Oczywiście za namową księdza, bo już mnie namawiał wcześniej, ale tak jakoś... Sceptycznie do tego podchodzi. No tak, bo powiem szczerze, przed tym mi też gołębie leciały młode. Mm-hmm. Ale nie aż tak, tak? Przed tym, zanim rzek zaczął zaciemniać, to chyba na 10 lat, to byłem 7 razy pierwszy w oddziele i 2 razy drugi. No tak. No i nie widziałeś potrzeby zaciemniania. Tak, rzek ty. No ale w 2015 rzek zaczął zaciemniać, no i... I są efekty i są, jeszcze lepsze. No jest bez porównania, nie? Mm-hmm. No i wiadomo, trzeba trenować, nie? Przed sezonem tak minimum 10 razy trzeba znaczy przynajmniej ja tak wywożę te gołębie, nie? Ale zaczynając tam od krótkich, tam od 5 kilometrów, nie? I to z jednego kierunku je wywozisz, czy z no, różnych? No, ja wywożę z różnych kierunków, tylko że po tym jak się już loty zbliżają, to staram się wywozić z kierunku jak są loty, nie? Mm-hmm. Coś się już chciałem. A powiedz mi, inhalujesz swoje gębniki w czasie upałów? Nie robisz inhalacji. Nie. Bo czasami też jest taka moda na to, że się inhaluje gębniki. Nie, ja takiego czegoś. Nie stosujesz. Właściwie dużo powietrza, także nie praktycznie masz... cała ściana, nie cała, ale taki duży wlot co do kosza wchodzą ze siatki. Mhm. Czyli jest i dobra wentylacja. Młode tam są. Przeciągów nie ma, ale zdrowe przeciągu nie ma i także. No i młode tego jeszcze mogę powiedzieć, bo tam i tak od nas hodowcy wszyscy wiedzą, że w tygodniu też wywożeni. Aha. No. Przed lotami. Przed lotami i w czasie lotów tak czyli samo. Czyli można powiedzieć, że dostają mocno po skrzydłach. No tak, ale niedaleko, ja tam, bo są tacy, co wywożą tam i 50 i 60 kilometrów. Do mnie w zupełności wystarczy. A powiedz mi, wywołujesz sztucznie małe adeno? Starasz się wywoływać? Znaczy, jo, wywołuję, ale jakoś... Nie masz tego adeno. Kilka lat już nie mam adeno, nie? Wiesz dlaczego? Bo pewnie stosujesz produkty no, innowacji, tkole fix, no i to co stosuję probiotyki. I kilka razy zanim zaczynam wywozić gołębie, to ładuję ich do koszy i daję tam na dół do gołębnika, no i rano ich puszczą. Stresujesz przed gołębnikiem, nie? No ale na razie... Nie udało się wywołać małego adeno. No i ani w czasie lotów nie ma i gołębie lecą, nie? Także... No to tam... Dobry patent. Nie, no tak...
tak mi to ksiądz ułożył, że dużo mi właśnie w tym zakresie pomógł i ten pierwszy rok to praktycznie on dzwonił, może nie codziennie, ale co drugi dzień. Mm-hmm. Tak mnie instruował, jak to wszystko kierować. Nie? No i... Pozdrawiamy księdza Kostosza. No i dziękuję za wszystkie porady i materiał. Także, no i tak się stosuję. Teraz już wiadomo, tyle tam nie dzwonię do niego, ale jak potrzebuję jakiejś informacji albo porady, to zawsze do niego mogę zadzwonić. Nie, może tylko zabrać telefon. To nie ma problemu, zawsze tam dobrym słowem doradzi. Powiedz mi, Grzesiu, bo tak, zaciemniasz te gołębie, ale to są gołębie z normalnego lęgu, czy to są zimowe gołębie? Bo niektórzy hodowcy już mają teraz w zimie młode gołąbki, także po prostu powiedz nam, jak to. Nie, ja mam gołębie z normalnego lęgu, ja zawsze paruję między 20 a 25 lutym, nie? Choć tego roku, no niestety. Takie warunki są, jakie są, i jeszcze nie mam głębi sparowanej. Nie? No trudno czekam. Na... W przyszłym tygodniu już ma być dodatek. No, temperatura. Czekam na pogodę, ja potem ich paruję. Jak się ich odebrę, to mogę powiedzieć, że 2 tygodnie mają tak jakby wolny oblot. Nie? One muszą się zapoznać z dachem, z wszystkim tym, no i potem są zaciemniane. Po 2-3 tygodniach, zależy jak to wychodzi, bo to potem wszystko zależy, jeszcze dowożę gołębie od księdza. I chcę, żeby to razem zaciemniać, nie? To zależy, w zależności jak on tam po tym i tego gołębie mogę od niego dostać, no to tak to zaciemnią mnie. No i zaciemnią praktycznie do końca czerwca. O, proszę. No. Bo tam teoretycznie można powiedzieć, że kilka tygodni przed po prostu, przed lotami dopiero po prostu je, jak to się mówi, nie zaciemniasz ich, czy cały czas są zaciemnione? Nie. Po tym jak już zaczyna ich trenować, wywozić, tylko że te gołębie, one są zaciemniane, ale one w tydniu ja na przykład robię obloty, nie? Mm-hmm. 2-3 razy w tygodniu to one, co one pogonią, nie? Mm-hmm. No, ale tak do końca czerwca są zaciemniane, a jak zaczynam robić już potem wywózki czy obloty, to już nie są zaciemniane te młode, nie? No i lecą, są to normalne młode, nie są zimowe. Ktoś jeszcze nam opowiesz o karmieniu swoich gołębi tutaj teraz. Może za czasem, bo wiele hodowców popełnia ten błąd, że jak już jest po lotach, to już zapominają o karmie, żeby ona była bogata w minerały, bo wiadomo, że jak to się mówi, pióra są najważniejsze w czasie całego okresu hodowlanego. Może nam coś powiesz po prostu o swoim systemie tutaj karmienia, jak to tam w sumie to u Ciebie się odbywa, jakie podajesz mniej więcej teraz zimą, jesienią karmy, czy one są bogate w białka, nie wiem, dietetyczne typowo, czy to jest na zwykłe, najtańsze po prostu proso, czy żyto, może nam to przybliżysz. Nie? Co? Dobra, że ta się nie daje, tak? Ja tam poza poczekaj, to Grzesiu nam opowie o karmie. Ja w ogóle cały czas lotuję na karmie Prima. No i tam dokupuję jeszcze z Van Robaisa na loty karmani. Ale po lotach to jest najważniejszy okres i powinno, przynajmniej ja tak robię, się bogato karmić. Nie? No, żeby te gołębie się wypierzyły, bo to jest podstawa na następny sezon. I z tego względu to stosuję z Puritana te środki, ten kwiat siarczany i tam dużo ketozalu, witaminy, drożdże, takie rzeczy, żeby te gołębie były wypierzone. Nie? No a w zimie to ja też kupuję mieszanka, taka jest już też zimowa. Mhm. To też, no i do tego jak jest wiadomo teraz takie mrozy, to dodaję jęczmienia. No i to jest cała filozofia. Nie? W tej chwili to już tam dową rozpłodowo-lotowo lepszą karma, no bo się przygotowuję do parowania, no ale pogoda na razie nie pozwala. Nie? No na to, żeby parować. No i trudno, nie. No a podczas lotów też lotuję na Primie. I tam te wszystkie karmy, co są lotowe, to stosuję, tam super dieta. Tak jest, po tym tam jeszcze są te wdowce, turbo. Mhm. Wszystkie te karmy z Primy, co są do lotu, nie? No, a młode to, u mnie młode lecą na super diecie, nie? Kupuję 3 karmy z 3 firm, super dieta, niekiedy 4. To mieszczą jedynie potem te ostatnie 2-3 loty, albo tak jak jest, się zapowiada cięższy lot, to dosypuję, co mi ze starych zostaje, tam ta karma bomba wdowce, tym, to tak lekko im dosypuję, ale tak to przeważnie lecą na super diecie, nie? I to jest cała filozofia. No i wiadomo, że niektórzy tam karmią na łyżki, ja też karmię na łyżki, ale
trzeba to robić tak trochę z wyczuciem, bo niekiedy te gołębie mogą mieć tego za dużo, jak są upały, a jak jest trochę chłodni, to tego może być za mało. Nie? No i ja tak staram się, jak jest za mało, no to tak na wyczucie, po prostu na nos, nie? Żeby tym gołębiom trochę dołożyć, a jak jest za dużo, jak jest niezjedzone, to im na przykład nie jedzą. Zrobię też jeszcze w tydniu, jak nie jedzą, to nie jeden dzień gotówki, także one po tym są. Przygotowane. Wszystko przygotowane jest. No, powiedz mi, tutaj w okolicach, w sumie my nie mamy akurat żadnego swojego sklepu, który by handlował produktami Puritana. No to co, gdzie ty kupujesz te produkty? Jeździsz do, w sumie kilkadziesiąt kilometrów, prawda? No, żeby zdobyć, znaczy, to nie ma tak daleko, tak z tego nic trudnego. Jeżdża do Kętnie, do Sabinki, także już tam od którego pozdrawiamy ją. Roku kupuję i karmę też tam kupuję, nie? I jesteś zadowolony? No i jest zadowolony, no bo nie ma teraz już więcej nawet hodowców tam ze mną jeździ. Zeszłego roku już tak, nie tym, nie chwaląc się, ale pojechali my tam busem. No i no jest wszystko w porządku, no cena jest dobra, produkty są dobre, obsługa jest dobra, bardzo dobra. No i także co daleko szukać, nie? Pozdrawiam męża Sabinki. No, też. I także staram się tam jak najwięcej tych kolegów, żeby jeździli, no i nie robili zakupy w Kętnie. To są produkty, które naprawdę są, niektóre są uniwersalne, można stosować na karmę i do wody. A jak to wygląda w twoim przypadku, czy ty bardziej stosujesz na karmę, do wody dodajesz? Znaczy ja mówię o tych płynnych, tak? No te płynne to zależy, w zimie to co idzie dać do wody, to daję do wody. Znaczy nie żeby tak, bo ja na przykład wolę dać tej wody myni, żeby one mi to wypiły, nie? Ale bez lato to jeżeli jest fest upał, to albo stosuję to tak, żeby mi te gołębie na przykład ten preparat wypiły tam w ciągu godziny, żeby mi to w wodzie nie stało. Nie stało. Albo staram się to dać na karma. Tylko że ja na przykład, takie jest moje zdanie, jak ja dowolę na karma, jak gołębie zjedzą kilogram karmy, to ja te produkty daję na pół kilogramy karmy, albo tam na 0,75 tej porcji. Rozumiem. One to zjedzą, a potem reszta im dosypia czystej karmy, żeby mi to tam nie leżało. I wtedy wiem pewne... No tak, że witaminy są po prostu... No, że to jest wszystko zjedzone. Tak, świeże. Bo tak jak ja na przykład im dam kilogram, to one mogą część tego zostawić, nie? A tak jak ja dam na przykład pół kilograma, albo tam 0,75 tej dawki, to one, wiem wtedy pewne, że one mi to wszystko zjedzą, że mi się tego nie zmarnuje. To są cena przystępna jest produktów, ale po co marnować to, nie? Jak gołębie to mogą zjeść, a potem idzie im dosypać czystej karmy i też to jest wszystko w porządku, nie? No a jak są upały, to wiadomo, że wola to stosować na karmę, no tak, chyba że to wypiją w ciągu godziny i to wtedy jest wszystko w porządku, nie? Powiedziałeś, Grzesiu, że jesteś zadowolony z produktów Puritana, na tym notujesz, zachęcasz do kupowania naszych produktów w sklepie u Sabinki. No ale wiadomo, gołębie gołębiami bardzo dobre, produkty produktami bardzo dobre. To jest, jak to się mówi, działają te czynniki w synergii jeszcze z czym? Z twoją pracą, z czym? Jak to jest... Co jest po prostu tą kwintesencją tego sukcesu i co się na to składa, żeby ten sukces był odniesiony tutaj w twoim przypadku? No, ile jest... godzin poświęcasz gołębiom? Tego się nie da opowiedzieć, nie? Ale na przykład mogę powiedzieć o młodych, jak się sezon lotowy zaczyna, to do młodych mi 3 godziny brakuje rano. Tyle potrzebuję czasu, żeby, jeżeli się wywozi i to już na przykład jak rano wywożę te młode, to już wieczorem ich do koszy ładuję, nie? No to rano trzeba jedna strona godzina, z powrotem godzina, potem karma i wszystko tym, no to 3 godziny brakuje, no ale tak jak to jest, no praca i punktualność, nie? Wszystko musi być w miarę w swoich godzinach robione, nie? No tak, żeby to jakoś wyglądało. Wiadomo, że niekiedy się nie chce, trzeba się poświęcić, no ale coś za coś, jak to jest. Wyniki są potrzebne, no. Wyniki są widoczne. Praca oczywiście, która włożona jest tutaj w hodowlę gołębi u ciebie, jest nieoceniona. Jest bardzo dużo tej pracy włożone i są przez to też efekty, prawda? No tak to jest. Kiedy tylko sąsiadka się z nimi śmiała, bo u niej wszyscy spali, a u mnie o 5 już gołębie na stare to wdowce goniły. To ona zawsze tam swojemu synowi powtarzała, że Grzegorz już tam o 5 rano chodzi, a ty do 7, do 8 śpisz. Nie? Tak, jak miał sąsiadkę. A, to
fajnie, jak masz takich sąsiadów, bo mnie są takie czasy, że niektórzy to mają, wiesz, sprawy w sądzie o to, że hodują gołębie, więc to u ciebie po prostu jest o tyle fajnie, że masz takich, wiesz, wyrozumiałych sąsiadów, że rozumieją akurat to, że każdy może mieć inne hobby. Miło się patrzy na te twoje puchary olimpijskie, medale wiszące, także co, czasami jak kładziesz się spać, to patrzysz na to i mówisz, co mi los przyniesie w tym sezonie, tak? Modli się o to, żeby było lepiej, bo każdy musi mieć jakąś pasję i czymś żyć, bo życie byłoby po prostu nasze jałowe. To co, Grzesiu, w takim wypadku my już po prostu będziemy się pomału zbierali do Sabinki. Pozdrowimy ją jeszcze raz i pozdrawiamy was serdecznie, hodowcy. Do zobaczenia na wystawie, do zobaczenia po prostu. Ja też dziękuję i zapraszam wszystkich do kupowania produktów Purinctana w sklepie w Kentucky Sabiny. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.